A więc stało się. Złoto znowu bardzo mocno podrożało. Złoto znowu drożeje do swoich najwyższych wartości kiedykolwiek nominalnie osiągniętych do dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć na ten przepiękny wykres ceny złota do dolara amerykańskiego. 2404 dolary amerykańskie za jedną uncję złota. Cieszymy się, że złoto drożeje, tak więc mamy wakacje i wszyscy, którzy wcześniej kupili tanio złoto, mogą się cieszyć, bo dzisiaj mogą to złoto sprzedać prawie po najwyższej cenie. Oczywiście, jeżeli nie trzeba złota sprzedawać, to nie powinno się sprzedawać tylko dlatego, że cena chwilowo wzrosła, chyba że mamy w tym jakiś cel. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że na złocie zarabia się albo długoterminowo, albo zarabia się tak, że złoto się kupuje tanio, no a sprzedaje się drogo. Po prostu, prawda? Czyli jeżeli ktoś będzie kupował złoto drogo, a potem będzie sprzedawał tanio, no to zwyczajnie straci. Większość społeczeństwa, znaczna część społeczeństwa tego w ogóle niedoświadczonego kupuje rzeczy wtedy, gdy są drogie, czyli gdy złoto drożeje, no to kupują złoto. Gdy nieruchomości drożeją, to kupują nieruchomości. Na przykład w danym momencie przecież te nieruchomości są drastycznie drogie, no a każdy chce kupować dalej nieruchomości, co jest totalną bzdurą, bo ceny są tak wysokie, że one się przecież w głowie nie mieszczą. No ale to jest to oczywiście zasługa Mateusza Morawieckiego, wel niebezpieczny kredyt, wel drugie wcielenie Hilarego Minca, który no zwyczajnie dorzucił zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom miliardy, dziesiątki miliardów nawet złotych z naszych podatków, zamiast aby pieniądze poszły, szanowni państwo, na budowę szpitali, zamiast aby pieniądze poszły na budowę dobrych szkół, żeby zwyczajnie no, nasze dzieci były mądre, na szpitale, żebyśmy byli zdrowi, prawda, i może albo obniżyć podatki, żebyśmy mogli sobie kupować zdrowszą żywność, żebyśmy w ogóle nie musieli chodzić do szpitala, to już by było wspaniałe, prawda? Tak więc albo żeby ludzie sobie pojechali w zimę na wakacje, no bo jak pojadą w zimę na wakacje, jak będzie ich stać pojechać w zimę na wakacje, gdy będzie znowu zaraz minus 10, minus 15, no bo pamiętajmy, że rok temu było bardzo zimno, no to nie będą musieli zużywać gazu, a my gazu nie mamy, nie będą musieli ogrzewać węgla, prawda? Pamiętajmy, że bardzo wygodnie teraz jest latać w zimę na wakacje, szanowni państwo, na jakieś Wyspy Kanaryjskie czy tam Tajlandię, bo w tym czasie nie musisz jeść witaminy D, no i oszczędzasz na witaminie D, no co jeszcze, prawdopodobieństwo depresji, tej takiej psychicznej, bo teraz to każdy to ma depresję, prawda, w zimę, prawda, kiedyś nikt nie miał, no a teraz ma każdy, no takie to już właśnie mamy teraz społeczeństwo, no to jak pojedziesz i będziesz i zaznasz słońca, no to wtedy będzie ci milej i nie będziesz mieć depresji, co więcej, no nie będziesz musiać używać gazu, prawda, przez 2 tygodnie, więc to też będzie taniej. No a witaminy D nie trzeba będzie jeść, szanowni państwo, no i mniej zjesz, no bo w zimę to się jeść chce więcej, a jak pojedziesz na takie Wyspy Kanaryjskie, na jakąś Fuerteventurę, Gran Canaria czy na jakąś Tajlandię, no to wtedy ci się mniej jeść będzie chciało, prawda, czy tam do jakiegoś Egiptu, prawda, to wtedy mniej jeść ci się będzie chciało, no to nie dość, że mniej będziesz jeść, no oczywiście są takie głodomorki, prawda, nienapasione, co więcej zeżrą, no tacy już są, szanowni państwo, no niestety wezmą, pojadą na ten all inclusive. Powiem wam szczerze, no nie lubię all inclusive, po prostu nie lubię all inclusive, szanowni państwo. I co? No i wynika z tego, że mamy sytuację, w której, szanowni państwo,
dziesiątki miliardów złotych poszło na te nieruchomości i ludzie kupowali te przecenione nieruchomości trzykrotnie na kredyty, na które ich nie stać w rzeczywistości, prawda, przez Mateusza Morawieckiego. No i dlatego mamy sytuację, w której akurat wtedy, gdy dolar amerykański bardzo mocno drożeje, to polska złotówka jest słaba. Przepraszam, gdy złoto drożeje do dolara amerykańskiego, to złotówka wcale nie drożeje, ale mam drugą dobrą wiadomość, że dzisiaj troszeczkę podrożała, prawda? Oczywiście nieodpowiednio tak jak powinna, bo oczywiście mamy załamanie polskiego złotego. 10 miesięcy po wygranej opozycji, znaczy się 10 miesięcy po wyborach i sformowaniu nowego rządu przez partie, które miały większość razem, Donald Tusk został ponownie premierem i Donald Tusk, szanowni państwo, do dzisiaj niszczy polskiego złotego. Zobaczmy, prawda, w takim razie tutaj mamy sytuację, jeżeli chodzi o złoto. Tu mamy sytuację, jeżeli chodzi o złoto, no to w danym momencie złoto jest drogie, więc ktoś, kto chce zainkasować więcej za złoto, to może to złoto sprzedać i zainkasować więcej. Ten, kto kupi dzisiaj złoto, a okaże się, że to złoto jest zwyczajnie dzisiaj bardzo, bardzo drogie, no powiedzmy tutaj, no to będzie musiał się z tym liczyć, że to złoto znowu spadnie, prawda, i wtedy w panice znowu będzie dużo ludzi wyprzedawało to złoto, jak ono będzie spadać, prawda? Pamiętajmy o tym, że ci, którzy kupują, ja ciągle podaję ten przykład, szanowni państwo, tej nieruchomości z centrum Gdańska, która kosztowała w 2018 roku taka mała kawalerka 300 tysięcy złotych, no a one dzisiaj są wystawiane po 1 000 000 złotych, no wtedy to jeszcze bym ją kupił, prawda? Chociaż tak, tak z zaciśniętymi zębami, prawda? Ale no, dzisiaj ją kupić za 1 000 000 złotych, no to naprawdę musiałbym bardzo źle się poczuć, szanowni państwo, i chyba już nigdy nie wrócić do normalnie myślących, żeby kupić tą kawalerkę za 1 000 000 złotych, no ale za tyle próbują je opychać. Proszę bardzo, sprzedawajcie, no jak ktoś chce kupić taką za 1 000 000 złotych, jego sprawa. Ja tu powodzenia życzę tym, którzy zarobią na tym 1 000 000 złotych, znaczy 700 tysięcy na czysto, prawda? No, taka rzeczywistość, szanowni państwo. No i ze złotem jest podobnie, prawda? Ze złotem jest podobnie, kupuje się złoto wtedy, gdy jest tanio, no i ewentualnie sprzedaje drogo i kupuje wtedy, gdy jest tanio i sprzedaje drogo, no i tak to się powtarza, szanowni państwo, tylko trzeba umieć czytać wykresy. No problem w tym, że w Polsce to nawet sam premier, największy bankier polski, najwspanialszy menadżer, finansista Mateusz Morawiecki, wel niebezpieczny kredyt, wel drugie wcielenie, szanowni państwo, Hilarego Minca, no to on no nie zna takich zasad, no i on myślał, że jak wszystko jest drogie, no to wtedy trzeba kupować. Mateuszek, Kosmadeuszek, szanowni państwo, nie wiedział, no i Mateuszek dziesiątki miliardów wepchnął w Polaków, prawda, żeby oni sobie kupili za drogie nieruchomości na kredyty, na które ich nie stać, no a że ich było nie stać, no to on powiedział, że zabierze innym Polakom i im da, szanowni państwo. Inni Polacy mają kredyty na 10 i 12%, to on powiedział, że im zabierze i da tym, którzy dostaną na 2%. Na szczęście wygrał Donald Tusk, szanowni państwo, no i to Donald Tusk skasował niebezpieczny kredyt. Każdy z tych niebezpiecznych kredytów zostało rozdane w kilka miesięcy 50 tysięcy i każde dofinansowanie do takiego kredytu to jest wartość pi razy drzwi nowego BMW, tak, nowego BMW, czyli Mateusz Morawiecki, wel Święty Mikołaj, szanowni państwo, rozdał 50 tysięcy takich BMW, prawda? 10 tysięcy z tych BMW zostało rozdanych ludziom spoza Unii Europejskiej. Gdyby Donald Tusk, znaczy się, gdyby opozycja nie wygrała, gdyby po prostu PiS nie przegrał wyborów, do dzisiaj niebezpieczny kredyt rozdaliby pewnie jakieś 100 tysięcy, 150 tysięcy, jak nie 200 tysięcy takich kredytów, tak? To oznacza, że 200 tysięcy BMW byłoby już rozdanych i jakieś 20% z tych BMW, albo 25%, czyli
jakieś 60 tysięcy tych BMW, nowych, nowiutkich, nowiusieńkich BMW, szanowni państwo, zostało rozdanych ludziom spoza Unii Europejskiej. Nie z Unii Europejskiej, nie Polakom, ludziom spoza Unii Europejskiej. Mateuszek Kosmadeuszek by rozdał 60 tysięcy do dzisiaj. No on nie wiedział, no taki, no, no dajmy mu spokój, szanowni państwo, nauczy się kiedyś wreszcie, nauczy się takich zasad rynkowych, nauczy się. Nie, on się nie nauczył, on dobrze je zna, on to zrobił specjalnie. Dlaczego o tym mówię, szanowni państwo? Mówię o tym w kwestii do złota. No tak już wesoło, no bo to już trzeba tak wesoło o tym rozmawiać, bo ja nie wiem, jak mam o tym rozmawiać poważnie, bo to są tak rzeczy przecież oczywiste i tak podstawowe, jeżeli chodzi o ekonomię i finanse, i każdy Polak powinien to rozumieć. I gdy Mateusz Kosmadeusz, szanowni państwo, wychodzi na mównicę, każdy powinien go wygwizdywać, mówić sędzia kalosz, szanowni państwo. Zresztą Donalda Tuska to się też powinno tyczyć, bo Donald Tusk wcale nie chce być gorszy, bo zaprawdę, czyli to jest ważne, jeżeli chodzi o złoto i polskiego złotego, bo zaraz, szanowni państwo, to jest wszystko ważne w ten wstęp, no bo to jest wszystko ważne, jeżeli chodzi o złoto i polską złotówkę. Zaraz przejdziemy do polskiej złotówki. Ludzie myślą, że Donald Tusk to, szanowni państwo, tak na przyjechał tutaj jak Gandalf szary, czy tam Gandalf biały, szanowni państwo, na białym koniu i tutaj zrobił, wyciągnął miecz niczym archanioł, anioł, Michał anioł i tu ciach, pach, szanowni państwo, i zagraniczne banki, zagraniczni deweloperzy stracili dofinansowanie od Mateusza Kosmadeusza, szanowni państwo. No ale nie, no bo Donald, o to chodzi, że ja to ciągle mówię, że Donald Tusk może i skasował niebezpieczny kredyt, prawda, który wprowadził Mateuszek, szanowni państwo, no ale Tusku, no to on co innego, no bo on to skasował, nie dlatego, szanowni, zapewne podejrzewam, nie dlatego, no bo tak wszystkie znaki na ziemi i niebie i tutaj tak to wygląda, szanowni państwo, wychodzi na to, że on zakazał tego kredytu, zlikwidował, mówi, nie będę rozdawał BMW więcej, ja nie będę, ale zrobię coś innego, będę rozdawał Mercedesy. No i Donald Tusk, szanowni państwo, ze swoimi akolitami, prawda, chcą wprowadzić kredyt 0%, ale to dopiero od stycznia, czyli Mateuszek rozdawał, szanowni państwo, na głowę po BMW, prawda, a Donald Tusk jest mniejszy i on będzie rozdawał po merolku, szanowni państwo, po merolku będzie rozdawał, bo merolki są droższe, prawda, no to on wprowadzi 0%, ale od stycznia. Ale, szanowni państwo, żeby ze sprawiedliwości stała się zadość, no to tak będzie Polska, no bo trzeba polską złotówkę trochę poniszczyć, no to Tusk i jego akolici, szanowni państwo, stwierdzili, że wprowadzą, szanowni państwo, że wprowadzą zanim dojdzie do grudnia, do stycznia, no to troszeczkę potrwa. No to tak na otarcie łez, żeby ogłupić Polaków, to co zrobią? Mateusz Kosmadeusz rozdawał BMW, szanowni państwo, znaczy się rozdawał dofinansowania na trzy razy za drogę nieruchomości, na kredyty, które ludzi nie było stać, dofinansowania o wartości, prawda, BMW, a szanowni państwo, Tusk będzie rozdawał dofinansowania dla zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów o wartości Mercedesa. Ale, no to wiecie, no to do stycznia trzeba czekać, no to trzeba coś zrobić, no trzeba jakoś ogłupić Polaków, no to co będą robić? Szanowni państwo, będą rozdawać pieniądze na elektryczne rowery, tak, będą, no to trzeba ogłupić Polaków, tak, najpierw tutaj ludzie, szanowni państwo, jeden dostał 500 milionów, taki co dziergał kalesony, szanowni państwo, teraz chińscy producenci rowerów dostaną 300 milionów złotych prosto od rządu Donalda Tusku, szanowni państwo. No i co się wtedy stanie? No wszyscy będziemy jeździć na rowerach, tylko że on nie będzie rozdawał na rowery po 500 zł, szanowni państwo, czy tam po 1000 zł, tyle ile kosztuje najtańszy rower funkcyjny. Nie! Oni będą rozdawać na takie specjalne rowery. Takie rowery, które, szanowni państwo, nie trzeba pedałować. Szanowni państwo, na takie rowery będą, szanowni państwo, rozdawali. No, powiedziałem to słowo i teraz mi, no, powiedziałem to słowo, no i wiecie, i teraz znowuż mi algorytm zabierze pieniądze. Szanowni państwo, zabierze mi wyświetlenia. Dlatego klikajcie łapeczki w górę, szanowni państwo, no bo to jest rower, tak.
jaki, on na taki rower będzie dawał, które kosztują 10 tysięcy, takie na elektryczność, na prąd ze spółki Skarbu Państwa i na baterię z Niemiec, a rower pewnie będzie chiński, prawda? No i taki rower kosztuje 10 tysięcy złotych, jak używany samochód, prawda? No i oni sobie tak wymyślili, że rozdadzą tak 60 tysięcy takich dofinansowań po 5 tysięcy złotych na łeb, prawda? Tak, czyli po 5 tysięcy będą rozdawać, żebyś ty sobie mógł kupić taki rower nie o napędzie nożnym, szanowni państwo, a o napędzie elektrycznym, prawda? No tyle kupią, no bo to Chińczyk zarobi, Niemiec zarobi, spółka Skarbu Państwa, następca, szanowni państwo, Orlenu zarobi, tutaj będzie Obajtka następca, będzie szczęśliwy, bo Orlen zarobi, czy tam coś, bo tutaj przecież elektryczność będziemy doładywać. No i tak właśnie polska złotówka jest niszczona metodycznie. To jest ważne, jeżeli chodzi o złoto, szanowni państwo, to jest ważne, jeżeli chodzi o złoto i polskiego złotego, bo na pewno, no teraz mam to jest jedna bardzo fajna, ważna informacja dla tych, którzy na przykład kupili złoto po 1900 dolarów i teraz chcieliby na przykład sprzedać za te 2400 dolarów, no bo proszę bardzo, prawda? Mamy to złoto bardzo drogie, jest fajnie, proszę zobaczyć, dzisiaj było 2425 dolarów, prawda? Przypominam, że tu ten szczyt to było 2451 dolarów, prawda? To był najwyższy szczyt, to była najwyższa cena, czy to była ta cena? To była ta, 2000, proszę zobaczyć. 2000, szanowni państwo, 2000, tutaj mamy najwyższa cena, to była tutaj i to była najwyższa cena w historii, a tu jej nie widać, a tu jest, dobra, to była najwyższa cena w historii, 2452 dolary za jedną uncję, od dzisiaj to jest 2400, przed chwilą było 2425, 21, czyli już mamy znowuż najwyższą historyczną cenę. Przypominam, że nowa najwyższa historyczna cena oscylowała ceny złota w okolicach, proszę zobaczyć, już w 2000 roku. Cena złota osiągnęła 2100 dolarów prawie. I co to oznacza? Że jeżeli w 2011 roku, szanowni państwo, cena złota osiągnęła prawie 2100 dolarów, tak? Czyli ile? 13 lat temu. Co się stanie, szanowni państwo? Już 13 lat temu, proszę sobie wyobrazić, złoto kosztowało prawie tyle samo, co dzisiaj. I zaraz powiem, jakie będzie szaleństwo, szanowni państwo. Przepraszam, ale najpierw wezmę swojego ukochanego łyka kawy. No i jedziemy. Szanowni państwo, co się stanie? No jeżeli w 2011 roku, proszę bardzo zobaczyć tutaj w sierpniu, złoto kosztowało już 2100 dolarów, czyli to było, proszę sobie wyobrazić, to było, szanowni państwo, no 13 lat temu, to bardzo dawno. I w 2011 roku, proszę sobie wyobrazić, że w 2011 roku, proszę sobie wyobrazić, w 2011 roku, gdzie mamy ten 2011 rok? W 2011 roku, jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego, w 2011 roku, sierpień, lipiec. No, w 2011 roku, proszę sobie wyobrazić, że dolar amerykański, zrozummy to, dolar amerykański kosztował 2,70. Tu mam lipiec, sierpień, no 2,70, tak? Lipiec, sierpień, 2,70, szanowni państwo. A w maju kosztował 2,60, tak? Tak, w 2011 roku, szanowni państwo, w 2011 roku, proszę zobaczyć, ja to pokażę na takim większym wykresie, żeby państwo mi uwierzyli, bo niektórzy to nie wierzą, nawet jak pokazuję wykresy, to nie wierzą, mówią, co to za głupoty. Ja mówię, no głupoty, matematyczne głupoty, no nie wierzą, szanowni państwo, po prostu to nawet wielu Polakom, nawet jak narysujesz, nawet jak pokażesz, zrobisz doświadczenia, nie. Nie, bo jak nie mówią o tym w radiu i w PPN-ie, szanowni państwo, to nie może być prawda wszystko, szanowni państwo. No i proszę zobaczyć, gdzie mamy 2000, tu mamy, proszę zobaczyć, 2011 rok. A w 2011 roku, proszę zobaczyć, w 2011 roku, wtedy, gdy złoto kosztowało 2000 dolarów, 2100 dolarów, dolar amerykański był po 2,70, nie po 4 złote, szanowni państwo, nie po 5 złotych,
nie po 4,50, a był po 2,70. Proszę to zrozumieć, prawda? Co to oznacza, szanowni państwo? Ano to oznacza, że jeżeli weźmiemy te 2000, tam 2080 dolarów było, 2080 dolarów, 2,080 razy, szanowni państwo, 2,68, no to co to oznacza? Że wtedy jedna uncja, szanowni państwo, w przeliczeniu z dolarów na złotówki kosztowała 5574 złote. 5574 złote. 5574 złote. Wtedy, w 2011 roku, proszę sobie wyobrazić, taka była sytuacja. A kto w 2011 rządził? Chyba Tusk rządził, szanowni państwo. W 2011 roku jedna uncja złota to było 5574 dolary, a, szanowni państwo, jedna uncja kosztowała 5574 złote, a jedna uncja kosztowała 2080 dolarów. Dzisiaj, szanowni państwo, gdy złoto kosztuje 2400 dolarów, czyli tylko 320 dolarów więcej, prawda? Złoto kosztuje, tutaj mamy 2400, prawda? 2400 razy 4 razy 3,9, mamy dzisiaj 3,913, to jedna uncja kosztuje 9391 złotych, prawda? Tak, złotówka, proszę bardzo, złotówka od 2011 roku straciła do złota prawie dwukrotnie. I do dolara straciła z 2,70 na dzisiejsze 3,91, tak? Czyli powtarzam jeszcze raz. Wcześniej, takie wezmę proste liczby, zaokrąglę. W 2011 roku jedna uncja złota wynosiła 5000. Dzisiaj, szanowni państwo, wynosi w zaokrągle, dobra, do 9,5 tysiąca, prawda? Dzisiaj wynosi, o, 9,5 tysiąca, na? Czyli prawie dwukrotnie złoto wzrosło do złotówki. Co to oznacza? Że złotówka traci wartość do złota. W tym samym czasie dolar amerykański kosztował, proszę zobaczyć, 2,70, szanowni państwo, a teraz dolar amerykański kosztuje 3,91. I co to, szanowni państwo, oznacza? No to oznacza, że złotówka zawaliła się z jednej uncji na 5 tysięcy na 9,5 tysiąca i z dolara amerykańskiego 2,70 na 3,90. Czyli dzisiaj dolar amerykański jest o złoty 20 droższy. Szanowni państwo, złoty 20 z 2,70, no to jest bardzo dużo, to jest bardzo, bardzo dużo, można by powiedzieć prawie połowa, prawda, bo złoty 20 plus złoty 20 to jest 2,40, a tu mamy 2,70, czyli złoto, szanowni państwo, dolar amerykański do dzisiaj jest droższy o prawie 50% i złoto o prawie 100% od 2011 roku, tak? Ale nam się wpaja, że mamy dobrą sytuację gospodarczą. Mamy na tyle, szanowni państwo, dobrą sytuację gospodarczą, prawda, że no można rozdać tutaj 300 milionów złotych na rowery, szanowni państwo. A proszę wyobrazić sobie, jedno dofinansowanie będzie wynosiło 5 tysięcy złotych, a za 5 tysięcy złotych można kupić już cały samochód. Dosłownie, w Anglii kupujesz samochód, cały samochód można kupić, ale nie, tu masz co kupić rower w kraju, w którym jest zima i jak jedziesz na rowerze i jak przyjdzie mróz, no to się wyrąbiesz, a jak przyjdzie śnieg, no to nie pojedziesz, prawda? A jak będzie deszcz, to będziesz mokry, prawda? No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rower, fajna rzecz, szanowni państwo. Ja polecam wszystkim jazdę bezpieczną na rowerze, najlepiej w kasku, szanowni państwo, bo rower jest fajny. Ale jest tak fajny, ale myślę, że nie jest fajny, gdy, szanowni państwo, Polska jest objęta skrajnym deficytem, złotówka jest zawalona do złota, do dolara, szanowni państwo, 2 miliony Polaków mieszka w Niemczech, 1 milion Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii, następny milion, 4 milion mieszka w Norwegii, Szwecji, Irlandii, Belgii, Holandii i Szwajcarii i Austrii, prawda, a jeszcze następny milion zaraz znajdziemy w jakichś Australiach, Francjach, prawda, Hiszpaniach, we Włoszech znajdziemy, wszędzie znajdziemy tych Polaków, prawda? No taka jest rzeczywistość. Dlaczego Polacy stąd wyjeżdżają? No właśnie dlatego, szanowni państwo, bo polska złotówka nie ma żadnej wartości, polska złotówka jest w trendzie zawalającym się i teraz tym wszystkim pies jest pogrzebany, prawda?
pies jest pogrzebany. W czym jest ten pies pogrzebany, prawda? No w tym, że nie jest dobrze, szanowni państwo, że nie jest dobrze, że złotówka jest w trendzie zawalającym się. Proszę bardzo, to jest wszystko w trendzie zawalającym się. No i mamy sytuację, w której wpaja się nam, że szanowni państwo, można kupować na masową skalę, o, chociaż teraz już się przełamuje troszeczkę, prawda, że można, tu jest trend zapadający się polskiego złotego, że można na masową skalę, szanowni państwo, zacząć rozdawać ludziom pieniądze na rowery, a od stycznia będzie znowu można pompować zagraniczne banki i zagraniczne dewelopery na głowę dofinansowanie o wartości Mercedesa, już nie BMW, a co Tusk będzie sobie żałował, co będzie gorszy od szanowni państwo Morawieckiego. No, ale widzicie, no, Morawieckiemu to co tam pozostało wczoraj, szanowni państwo, no, wczoraj była tak zwana krwawa niedziela, szanowni państwo, 11 lipca, akurat był czwartek bodajże, prawda, krwawa niedziela, 11 lipca, prawda, Wołyń, no to akurat Morawiecki tam tutaj, szanowni państwo, wspominał, czcimy, prawda, tych, którzy no z rąk, no musimy pamiętać, ten naród, który nie pamięta swojej historii, no to nie ma racji przyszłości, szanowni państwo, więc tutaj musimy przypominać o takich sytuacjach, pamiętajmy o tym wszystkim, szanowni państwo, no to tu Morawiecki tutaj, tam, szanowni państwo, to patriotyzm tutaj wczoraj celebrował, prawda, pokazywał tutaj, prawda, przypominał o krwawej niedzieli, prawda, no ale Donald Tusk nie widziałem, żeby gdziekolwiek przypominał, no tak, no szanowni państwo, no po co Donald Tusk ma, szanowni państwo, celebrować polskość, po co ma wspominać, szanowni państwo, naszych dziadków, szanowni państwo, po co, no Tusk przecież to jest, szanowni państwo, Europejczyk, to jest, szanowni państwo, król Europy, zaraz będzie 15 lipca i też gdzieś tam pojedzie, no bo jak to, bitwa pod Grunwaldem, szanowni państwo, no to tam, no cóż to zrobić, szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość, po 10 miesiącach, szanowni państwo, rządów Donalda Tuska, człowieka, który już tam zabrał prawie 300 miliardów z OFE w porozumieniu z sądami, co w związku z tym powinno skutkować tym, że 10 czy 15 milionów Polaków może pozwać sądy i ubezpieczalnie o misleading i oszukiwanie Polaków, no bo ubezpieczalnie i banki to nam wkręcały, szanowni państwo, że OFE to jest nasze, no ale tutaj pan Rzepliński z tu ekscelencją Donaldem Tuskiem i całym rządem Kosiniakiem-Kamyszem 10 lat temu stwierdzili, że 300 miliardów to wcale nie jest takie nasze, szanowni państwo, i oni mogą z tym zrobić co chcą właściwie, tak stwierdzili, prawda, no i nie ma tych pieniędzy już w OFE, czyli je nam zabrali, szanowni państwo. I co w związku z tym? No w związku z tym Polacy powinni mieć prawo na podstawie wyroku szanownego pana czcigodnego, szanowni państwo, Rzeplińskiego, tutaj popatrzcie jaki prezent nam dał pan Rzepliński z Donaldem Tuskiem, że Polacy mogą masowo zacząć pozywać banki, bo jest precedens, szanowni państwo, jest wyrok Sądu Najwyższego, no to nikt już nie może, szanowni państwo, podważyć wyroku sądu, na, no jak, znaczy się to Bruksela, może to banda tych, prawda, komunistów tam, prawda, no to jak, bo jak się Francuzowi zabierze emerytury, no to cała Francja trzeszczy, dudni, prawda, i tam wszyscy się chowają, no ale jak Polakowi się zabiera emerytury, no to się nic nie stało, Polacy nic się nie stało, to jest wolność naszą i waszą, prawda, no i co w związku z tym? Ano w związku z tym wszystko jest to, szanowni państwo, że złoto drożeje, no to w danym momencie możecie usłyszeć, że jest dobra sytuacja w Polsce, bo dolar, szanowni państwo, już nie jest taki drogi. Szanowni państwo, dolar jest skrajnie drogi, polska złotówka jest zawalona, 3,91 to jest wszystko w ramach zawalenia się polskiego złotego. Przypominam jeszcze raz, 10 miesięcy rządów Donalda Tuska, nic się nie stało dobrego dla polskiej złotówki, szanowni państwo. Polska złotówka była tańsza jeszcze niż dzisiaj, pi razy drzwi w chwili przejmowania rządów przez Donalda Tuska. Szanowni państwo, Donald Tusk zapowiada, że za 5 lat będziemy bogatsi jak Brytyjczycy, a nawet złotówki nie umie porządnie umocnić. Mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie, szanowni państwo, ale będziemy sobie kupować rowery. Przypominam,
że za 3 miesiące zacznie się znowu zima. Jeżeli zima będzie tak zimna, jak była w ostatniej zimy, czyli już w listopadzie będzie po minus 10 stopni, proszę sobie cofnąć do wcześniejszych filmów z listopada, z października, prawda, z grudnia, jaka była okropna zima, ja tam pokazuję, bo czasem się bawię w pogodynkę, żeby pokazać, bo to jest bardzo ważne dla finansów, dla biznesów, dla nieruchomości, dla inwestowania, pogoda jest bardzo ważna, prawda? No i ja tam pokazuję, no i będą, szanowni państwo, rachunki nie 2000 zł, jak były tej zimy 3000, to byłem 4-5 tysięcy złotych za ogrzanie nieruchomości, prawda, elektrycznością lub gazem. Taka rzeczywistość, ale na rowerki, szanowni państwo, na pewno wtedy wsiądziemy na rower i sobie pojedziemy w tych zaspach albo w tej zmarzlinie i będziemy sobie jechać te 10 km i będzie nam, szanowni państwo, wszystkim miło, ale ja powiedziałem, no ekonomicznie to lepiej zamiast tych 300 milionów to każdemu rozdać kunia, szanowni państwo, każdemu kunia dać Kaszubskiego, prawda, tu se kunia se weźmiesz do domu, kuń to taki ciepły, no to nie będzie trzeba grzać, no taki grzejnie, taki kuń to, nie wiem, on tam waży 300 czy 400 kilo, byki to chyba 500, to kuń to chyba z 350, nie wiem, czy z 300 kilo taki kuń waży, no to od takiego kunia to ciepło bije, no to taki kuń, szanowni państwo, się naje i on będzie ciepły i nie będziemy musieli wtedy zużywać drogiego gazu, no i tyle z tego wszystkiego, a tak na serio coraz więcej ekonomistów niestety zaczyna mówić o tym, co ja, szanowni państwo, że do Polski idzie bieda.